To jest tylko taki fragmencie dosłownie bardzo sekundowy z Bydgoszczy, że jak widzicie Państwo, jest mnóstwo ludzi, to jest rozpoczęcie całych działań, więc pokazane jak młodzież stoi przed sceną, wita. Tak, to jest wszystko na sali sportowej, mniejsze niż Świetoziemka, a co najlepsze tam było 1000 osób, ale my stwierdziliśmy, że patrząc na wzorem tego ubiegłego roku, chcielibyśmy zmniejszyć tą ilość, żeby to jednak nie było tego zapchania. Ja tylko powiem tak, pod względem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o wszystkie te strefy bezpieczeństwa, wyjść ewakuacyjnych, to wszystko mamy, to chodzi, że tak powiem, na sali Świetoziemce opanowane. Młodzież, tak jak na innych lotach podportowych, będą spali w salach klasowych w liceum, będą też tam spożywać obiad, posiłki. Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o ochronę, będzie tą ochronę zabezpieczać policja i służby, które przyjadą tutaj do nas, także klasy mundurowe, będą też opiekunami wolontariusze. Na salę, no niestety nikt z zewnątrz obcy nie wejdzie. Każdy z instruktorów, każdy z opiekunów, każdy z uczestników ma plakietki na rękach. Tylko z tym, także Państwo jako zaproszeni gości będą mieć paski. Bez tego nie jest w stanie wejść po prostu na tą imprezę. Ogólnie no, myślę, że takie jeszcze szczegóły, bo już część już powiedział, bo cały program już mamy, że tak powiem, dopięty. Na pewno będzie takie spotkanie jeszcze grup zaangażowanych mocno w organizację tego. Na pewno dojdzie do takiego spotkania.